strony Weronika oraz Marlena Gier, załoga. Witamy Was serdecznie na naszym kanale. My dzisiaj, jak widzicie zresztą, znajdujemy się na Zielonym Agroshow w Ułężu. W tym roku pięknie dopisała nam pogoda, także zwiedźcie targi razem z nami. Wiele jest zgubionych dni, porzuconych myśli, zapomnianych chwil. Tak chciałabym pozbierać je, układać jak mozaik w jeden sen, wspaniały sen. Taki, co dusza wszystkie łzy, trudnym ze mną jesteś tylko ty. Zawsze pójdę w twoją stronę, więc nie oglądaj się, zapiję cię do konie. Zawsze pójdę w twoją stronę, nieważne jaki dzień, powiodą nieostrożne myśli twe. Ta międzynarodowa wystawa Zielone Agroshow dobiega końca. Bardzo się cieszymy, że dopisała pogoda, dopisała frekwencja, dopisali wystawcy. Ponad 150 stoisk dealerów z całej Lubelszczyzny i nie tylko. Ponad 40 zestawów maszyn w polach pokazowych ze świetną trawą, naprawdę wymagającą. W jednych warunkach, na tym samym polu i w tym samym czasie można było zobaczyć i podziwiać wszystkie dostępne na naszym rynku technologie dotyczące zbioru zielonek i pasz objętościowych dla bydła. Ale otwieramy się na nowe wyzwania, na nowe atrakcje i w tym roku po raz pierwszy mieliśmy na naszej wystawie prezentację i oceny ponad 60 krów rasy HF i rasy białogrzbietej. Mieliśmy ponad 20 koni, które również były oceniane. Koni, które są hodowane w tym regionie u hodowców z okolic Lubelszczyzny. Także wszyscy, którzy przyjechali do nas, do Ułęża w powiecie ryckim, na pewno wyjechali zadowoleni z tego, co ta wystawa im zaoferowała. Mogli porównać i wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojego gospodarstwa, a ponadto podziwiać zwierzęta, które hodowlane są u najlepszych hodowców. Także zapraszamy serdecznie wszystkich za rok, w maju, do Ułęża, do gościnnej Lubelszczyzny, po to, żeby zobaczyć jeszcze więcej, dlatego że szykujemy jeszcze więcej atrakcji dla naszych zwiedzających, głównie hodowców bydła i producentów mleka. Zapraszamy wszystkich.
Dobiegło końca. Mamy nadzieję, że film Wam się podobał. Subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, lajkujcie, klikajcie dzwoneczek. Do zobaczenia, do następnego. Cześć!